Jacku, widziałem twoją dupę, w którą zaraz wjadę. Jak to się dzieje? 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 Jak to się dzie
Oczywiście, człowieku. Tylko naładuj i wyłóż. Ale my na tym nie smażymy. To nie jest dobra faza na ten, na rozmowę. Tak, Ameryko, Australia. I tam jest klimat. Zabrać narzędzia, kowadło, palenisko, siekierę i... No bo się zapyta, się nie ma, nie? Sam tworzy. Wszystko jest zrobione przeze mnie i przez Agatę Rafę. Mhm. Nikogo, kto ma zbyt dużą zawartość, wiadomo czego, wiadomo czym. Dojeżdżają jeszcze kolejne motocykle, które może do parady dołączą. O, widzę, że nasz mistrz noża różnorodnego również ustawia się do parady. Bardzo się cieszymy. U niego uczestników można już się przygotować, ustawić do parady motocyklowej, kochani, także zapraszamy na koniec rzędu motocykli, zapraszamy na przejazd, na paradę, a potem do nas na zlot na paradzie. Jak jeszcze macie jakichś kolegów czy koleżanki w pokojach, którzy tam zalegli, to też taka nowa świecka tradycja, że Indianie w kolorach niebieskich zawsze skręcają w lewo. Także przemieszczę się w tamtą stronę, koledzy. Dobrze, dwa słowa. Nowa atrakcja pojawiła się u nas na placu. Pewnie zauważyliście ten czarny, duży, dmuchany namiot. To jest strzelnica. I wyjątkowo na tej strzelnicy, nawet jeżeli alkomat wykazałby coś więcej niż zero, będziecie mogli z niej skorzystać i strzelać. To jest bezbolesne strzelanie. Nie przestrzelicie tego namiotu. Ja dzisiaj byłem rano z partii.
wstał. No, czy wstał? Sara jest w domu. Tylko dwie nogi i na co dzień z nich korzystamy. A jakie kłopoty z używania tych dwóch nóg? O, widzę, że tutaj ratownicy wystawiają swoją drużynę, są gotowi. Także czekamy na jeszcze jedną drużynę, która będzie gotowa podjąć to wyzwanie i stanąć równo, idą łeb w łeb, ale tutaj drużyna, widzę, bardzo dobrze walczy bliżej sceny, ale i druga drużyna spokojnie, równo. Kolega właśnie w koszulce z zeszłego roku, możecie zobaczyć, jak wyglądała koszulka zeszłoroczna. O, teraz płynnie idą. No kochani, nie poddajemy się. Równo, prawa, lewa, blisko mety. Co za wyrównany poziom. Fantastyczna walka, jest! Mamy zwycięzców, ale walczyli do końca, jak równo, pięknie. Tak, oni tylko tak fantastycznie. I teraz uważajcie, ten slalom poszedł im tak łatwo, ale niech was to nie myli, bo... A już wciągnie. No, myślę, że zwycięzcy tutaj zbliżają się do mety w pięknym stylu. Czy będzie telemark na końcu? O, z telemarkiem! Jest! Ratownicy wygrali. Brawo! Brawa dla ratowników! Także mamy tutaj trzy drużyny. Piotr, zapisałeś prawidłowo? Trzy drużyny. Już nastąpiło, ale nic nie szkodzi, zbierajcie się, to wcale nie znaczy, że nie macie szansy na zwycięstwo. Tu dwie drużyny, ratownicy kontra strażacy. Zbliżają się, idą w łeb, przyjrzyjcie się tym słupkom, które macie minąć. Zbliżają się do nawrotu, są na półmetku, czy pójdzie tak łatwo? Równo idą łeb w łeb, strażacy i ratownicy. Płynny ruch z gracją ratowników i troszeczkę z przodu są strażacy. I trzecia drużyna zbliża się. Też nawrót jest bardzo dobry, bardzo zgrany. Fantastycznie. Słuchajcie, no, są emocje. Równo, co za emocje. Obserwujmy linię mety. I uwaga. Raz, dwa, trzy. Ratownicy. Strażacy. Uwaga. A tak to nie było oglądane. Start. O! Ostra walka! Brawo! Gratuluję! Brawo dla Piotra! Jeden drugiemu poszedł na rękę. Oby nie, bo to będzie... Oby nie. I słuchajcie, para numer... Start! O, i tutaj jeden równany pojedynek. Jest walka! Nie odrywamy łokcia od poduszki, pamiętajcie o tym. No i tu przynajmniej się coś dzieje, słuchajcie, to nie jest taka 3 sekundówka. No to zapowiada twardy pojedynek w kolejnym. Idzie ostro! Idzie no, ostro! Słuchaj. Jest! Gratulacje, piękna walka! Zwycięzcy. Od poduszek łokcia. Uwaga, gotowi? Gotowi, start! A czekaj, już wy... To już? Nie potrafisz się bawić w ogóle. Ty, były trzy replay. Brawo. Gratuluję. Się o gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Na scenie. Właśnie zespół się pomału przygotowuje do wieczornego koncertu, także jest szansa przejść obok gwiazd tego wieczoru. I uwaga, 3, 2, 1, start. Poszły i poszli. Na razie wyrównane. Wyrównana walka. Tak samo. A idzie. Dobrze, mamy to. No tu jedna koleżanka tak dobrze scała, że aż poszło pianą. No ale jest prawie, że wyrównana walka, może się okazać, że to jednak najlepiej ssającym będzie facet. Natalia, rozumiem, że pod płotkiem wszyscy ci, którzy chcą się bawić. Dobrze, to was spiszemy. Zapraszamy.
nie powiedziały, co macie odkie traficzkę. Ewidentnie, ale to nie się toką na ten. Thank you.
popiłem! Nie jadę nigdzie! Nie jadę! Nie chcę! Nie, nie będę cię bałamucił! Nie jadę nigdzie! Osoba tak, też nie jest zamieszamy, a ty montujemy. Zapraszamy pana. Zapraszamy, chodź pokaż się wszystkim, jak wyglądasz. Chodź do nas. Tymon. Tak, Tymon cię dobrze wylosował, słuchaj. A to jest swoje, również nie pójdą po całości i nie dadzą jakiegoś kłada demo, także jest co wybierać. Tymonie, czyń powiedz. Komoro maszyny losującej jest prawie pusta. Tymon ma już swoich fanów. I to jest ta chwila napięcia, nie? Każdy znajdzie się jakiś mężczyzna, który Agnieszce pomoże. Fantastyczny zestaw porcelany Lubiana. Jest, słuchajcie, dwóch. Tym jeden jest fundator głównej nagrody. A ja bym poprosił tylko ochronę w okolice sceny, żeby nie wszyscy nam tu wchodzili, dobrze? Gratulacje dla Agnieszki. Brawo, brawo, słuchajcie, mamy 04 30 15. Nie tędy, nie tędy, spokojnie naokoło, nie tędy! Czyli ty jesteś Monika. Ale to ten... Patrz, jaka zwinna koza, nie? Dobrze, to i tak najpierw zapraszamy cię tutaj do kolegi do tyłu. Nie kochaj rzeczy, które z tego świata są. Nie patrz
Cześć.